Cześć kochani, tutaj Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Flix, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Bliżej Malarstwa. Zapraszam. Seria ta jest realizowana w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Bliżej Malarstwa, czyli opowiem Wam o dzisiejszym artyście co nieco, a także postaram się zainspirować nim i stworzyć makijaż w duchu jego stylu, który to makijaż dokładnie krok po kroku pokażę Wam w następnym odcinku. A artystą na dziś jest Alfons Mucha. Alfons Mucha był Czechem. Urodził się w 1860 roku na południu Moraw w miejscowości Iwancice. Od dziecka Alfons interesował się sztuką i wszelkiego rodzaju działaniami twórczymi, dlatego zajmował się głównie tym, niekoniecznie nauką, no i wyrzucono go ze szkoły. Nie dostał się również na Akademię Sztuk Pięknych, no ale Alfons był bardzo zdeterminowany i jak sobie postanowił, że będzie twórcą i będzie artystą, do tego bardzo mocno dążył. Młody Mucha szukał możliwości pracy jako artysta, między innymi przeglądając ogłoszenia w gazetach. I tak właśnie w gazecie wiedeńskiej znalazł ogłoszenie o tym, że pracownia artystyczna poszukuje artysty malarza do dekoracji teatralnej. Przesłał swoje rysunki, one się spodobały i tak w wieku 19 lat zaczął spełniać swoje marzenia. Praca w wiedeńskim teatrze bardzo go rozwinęła, jeszcze bardziej zainteresował się sztuką, pogłębiał swoją wiedzę o niej, no i próbował swoich sił jeszcze w różnych dziedzinach sztuki przez następne lata, między innymi w kamieniarstwie czy dekoracjach ściennych. Za pracą właśnie wyruszył również do Mikulowa, tam podjął się pracy w zakładzie kamieniarskim i tam również zauważył go miejscowy arystokrata, hrabia Kuen von Belassi. Mucha wykonywał ornamenty i malowidła w jego zamku, no i w ten sposób hrabia stał się jego mecenasem i posłał go na studia do Monachium. Mucha reprezentował już bardzo wysoki poziom, więc studia skończył bez problemów 2 lata, w międzyczasie cały czas kontynuował pracę w zamku hrabiego, żeby odwdzięczyć mu się za środki na edukację. Mecenas zachęcał Alfonsa do dalszej nauki i rozwijaniu się jako artysta, no jego nie trzeba było długo namawiać, rozmawiali tylko o kilku uczelniach artystycznych w Europie, no i Alfons wybrał Paryż. W 1887 roku tam właśnie wyjechał. Tam najpierw podjął naukę w Akademii Julien, no ale cały czas się chciał rozwijać, uczył się w międzyczasie francuskiego, bo początkowo to głównie trzymał się z Czechami, no ale jak już się troszeczkę wyedukował w tej kwestii, podjął naukę w kolejnej szkole, Akademii Calarossi. No i w wieku 30 lat niespodziewanie hrabia wycofał się z finansowania jego nauki. Podobno zrobił to dlatego, żeby potrząsnąć trochę zdolnym, lekko duchem i zmobilizować go do tego, żeby faktycznie tą swoją całą wiedzę, którą zdobył, swój kunszt i talent, żeby wykorzystał go po prostu w pracy. Ale jak wiemy z poprzedniej części jego biografii, Mucha potrafił się zmobilizować, potrafił szukać dla siebie zleceń, także niedługo to zajęło i faktycznie dostawał różne prace, głównie jako ilustrator. I to miało dosyć spory wpływ na jego styl, na jego dalsze losy, no ponieważ ja przynajmniej głównie Muchę znam jako malarza oczywiście, ale również ilustratora. Dzięki tym pierwszym zleceniom zyskał trochę pewności siebie, poszerzał również swoje kręgi towarzyskie, dzięki tym kręgom towarzyskim dostawał nowe zlecenia na ilustracje, między innymi do książek, do gazet, a także plakaty. No i właśnie z plakatem związany jest kolejny przełom w jego życiu, rok 1894. Wtedy to zainteresowała się nim aktorka Sara Bernhardt, która poszukiwała artysty do wykonania afiszu do jej nowej sztuki Gismonda. No i zaczęło się, podpisali ze sobą 6-letni kontrakt. Mucha wykonał dla niej jeszcze bardzo wiele wszelkiego rodzaju plakatów i afiszy. No i to tak naprawdę przyniosło mu największy rozgłos i kasę. I choć również w tych wcześniejszych latach nie można było odmówić mu kunsztu i talentu, to wtedy właśnie w tamtym czasie współpracy z Sarą Bernhardt tak naprawdę narodził się styl, który teraz znamy jako styl Muchy. Styl bardzo dekoracyjny, z charakterystyczną miękką kreską, pełen przepychu, kwiatów,
oczywiście pięknych, wyidealizowanych postaci kobiecych. Można by powiedzieć, że jego styl był dość typowy dla epoki, w której tworzył, czyli Art Nouveau, secesja. No ale to właśnie prace Alfonsa Muchy rozpoznajemy od razu w lot, kiedy je widzimy. Wracając jeszcze do faktów z życia naszego artysty, trzeba wspomnieć, że Mucha bardzo kochał kraj swojego pochodzenia, czyli Czechy. Był bardzo dumny z bycia Czechem i dumny z bycia Słowianinem w ogóle. Do Czech wrócił w roku 1906, poślubił Marię Chytilową i mieli syna Jiriego. Wspominam o tej miłości do słowiańszczyzny nie bez kozery, ponieważ w latach 1912-1926 Mucha spełniał swoje wielkie marzenie i tworzył epopeję słowiańską. Był to cykl 20 płócien, ogromnych prac pokazujących historię Słowian, głównie Czech, i głównie do Czechów był on skierowany. Alfons liczył na ciepłe przyjęcie, co niestety nie nastąpiło, ponieważ Czesi w tamtym czasie bardziej postrzegali go jako Francuza niż jako Czecha, ale to nie wydawało się mu przeszkadzać. Dalej był szczęśliwy w Czechach i nie zamierzał się stamtąd ruszać. No ale niestety wojna przerwała tę sielankę. Alfons Mucha zmarł w wieku 79 lat, 15 lipca 1939 roku w Pradze. No i na jego pogrzeb, mimo zakazu niemieckich władz, przyszły wtedy tabuny ludzi. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że dwa następujące po sobie odcinki zrobiłam na temat artystów tworzących w gruncie rzeczy w podobnym czasie, w podobnej epoce, ale chciałam między innymi pokazać, jak bardzo się między sobą różnili, a są to dwaj ci mężczyźni, są to artyści, którzy mnie bardzo fascynują i mam nadzieję, że zainteresowałam nimi również Was. A może już dawno interesują Was ci artyści i mogliśmy sobie razem troszeczkę przybliżyć ich sylwetki. Dajcie mi znać, co o nich sądzicie. No i ja oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek, który będzie tutorialem z mojego looku inspirowanego Alfonsem Muchą. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam Was gorąco.